kilkadziesiąt co najmniej lat. Mówię o was, ale również w waszych rodzinach, bo pan Kazimierz Bogula, szef babskiego koła, bardzo umiejętnie tworzył struktury tego koła i tak powoli przekazywał młodszym pokoleniom tę ideę, przepraszam, pamięci o tej zbrodni katyńskiej i tam na Dalekim Wschodzie Związku Radzieckiego. Jeszcze raz składam wam najlepsze życzenia. Dziękuję wszystkim organizatorom, czyli bezpośrednio prezesowi zarządowi koła. Dziękuję za przybycie prezesom Związku Sybiraków. Dziękuję za uświetnienie zespołowi Wiolinek i wszystkim organizatorom. I życzę wszystkiego najlepszego. Roku. To jest dzisiejsza nasza uroczystość. 90 lat obchodzimy jak bliższe życie. 95-lecia bitwy warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, w której udział brał mój ojciec. 76. rocznicę napaści Sowietów na Polskę, 75. rocznicę pierwszych wywózek na Sybir. Na spotkaniu z Ojcem Świętym na Polach Legnickich Ojciec Święty porównał Sybir do Golgoty. Golgota to było miejsce Szanowny Kazimierzu, nie żegnasz się z nami. Zostajesz w tym kole i zostajesz w dalszym ciągu prezesem honorowym naszego koła. 9 października organizuję zebranie zarządu oddziału, na którym chcemy dać Kazimierzowi honorowego prezesa koła. I jeszcze nie chciałbym, żebyście się żegnali. Chciałbym, żebyś pełnił formalnie przynajmniej tę funkcję, przynajmniej do końca roku jeszcze, a później zostajesz w dalszym ciągu z nami. Kochany kolego prezesie Kaziu, wiele lat razem współpracowaliśmy. Zawsze zapraszałeś tutaj nas razem z burmistrzem, jak my również zapraszaliśmy was do nas. Dlatego dam ci, żeby ci się nie nudziło, taką grubą książkę Wspomnienia Sybiraków, chociaż ty też swoje masz i tutaj sobie poczytaj. A między innymi pogłębisz wiedzę o moim losie, mojej rodziny, gdzie zostały zawarte właśnie w tej książce wspomnienia mojej mamy i moje również. Przekazuję ci na... Jak mówił Sokrates, pamięć o przeszłości i drogą do przyszłości. Nie wolno zapomnieć tego, co się wydarzyło. I chyba każda taka okazja spotkania z żywymi świadkami, świadkami prawdziwej traumy, trudnej historii, którą przeszliście wy, najbliżsi, przekazujecie przy każdej właściwie takiej okazji ważnej, historycznej, jako żywi świadkowie. Z wielkim podziwem i uznaniem, muszę powiedzieć, obserwujemy, jak starcza wam sił, wytrwałości, żeby być tymi świadkami. Żebyście jeszcze mogli świadczyć o tej historii, żebyście mogli zawsze towarzyszyć tym wszystkim uroczystościom. A panie Kazimierzu, panu za wiele, wiele lat współpracy, takiej tutaj w samorządzie, w powiecie, proszę przyjąć ode mnie wyrazy podziękowania, list gratulacyjny i kilka takich pamiątek powiatowych, żeby o powiecie również pan pamiętał. Wszystkiego najlepszego, panie Kazimierzu, i dla państwa również. Jak mówił papież, z kim przystajesz, a kim przystajesz. Nawet laska mi tam nie jest potrzebna. Dziękuję panu dyrektorowi.
Dziękujemy bardzo. Myślę, że za moment czekamy.